Mati, tu jest chrapa-bupa! Jezu, dwie są! Jedna z nogami i z tyłu za nami. Pamiętaj, żeby się kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati! Dzień dobry, witamy na naszym bagnie. To jest nasza chata, a to jest flotar, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj mamy misję nie tyle ratunkową, co misję taka ekspedycja. Wychodzimy z domu, bo od kilku odcinków, no trzeba przyznać, nie wychodziliśmy. Tak, no bo tutaj było budowanie, no, było no, trochę rzeczy do roboty. Trochę się działo. Ty, nie mogę tego rozwalić. I wiesz co? Ty możesz już iść, ale ja zapiszę grę. Tak? Gdyby coś się wydarzyło, to będziemy zawsze mogli wrócić, nie? No dobra. No. No dobra. Nie no, możesz mówię. Sobie iść, ja ciebie dogonię, chyba że pod drodze jest jakiś kanibal. No to... Nie, nie, poczekam na ciebie, ja się nie ruszam nigdzie. O. I... No. Ja bym chciał sprawdzić jedną rzecz. Nie, nie, nie do tej jaskini. Proszę. Do tej jaskini. Ale przecież my w niej byliśmy 500 razy. Ale, mówię, któregoś razu jak tam byłem, byliśmy... No. Czekaj, powinniśmy iść do innej jaskini. Powiem tak. No to spokojnie, no. Bo tutaj wszystko zebraliśmy, co... Daj mi coś powiedzieć, a nie się prujesz, kasztanie. Ale bym cię pociął tą katalą teraz, no. Dobra. Dzięki za pomoc na przykład z takim craftingiem, bo teraz na przykład ja widzę więcej, fajnie się dzieje. No, a ja mam zapalniczkę. O, dobra, dzięki za zapalniczkę. No i wracając, jak byliśmy tutaj, stąd zwisała lina i chcę iść na linę. A, tam co do góry, co ja wtedy powiedziałem, nie, wracamy. Tak, się bałem po tak. prostu, no to było wtedy. To jest gdzieś tutaj chyba nawet. O, tutaj jest już. Tutaj. Okej, tu jest jakaś... O, dzięki za tkaniny. Dobra, dawaj, bo tutaj są kurwiszony. Dobra. Ja wchodzę od razu. Ja też tak. Wchodzę. Nie walczę z nimi nawet. Zdaje mi się, że po prostu wyjdziemy gdzieś na wolność. Właśnie, tak ja wtedy powiem. Dokładnie powiedziałem, że wyjdziemy w innym miejscu. No ale warto sprawdzić. To jest kawałeczek, wiesz, od naszego domu, dosłownie. No. Tak, to wychodzimy na zewnątrz. No i dobrze, mi się to podoba. Ej, nie wiem, ja słyszę jakiś... Mati, tu jest chaba-buba! Jezu, dwie są! Jedna z nogami, z tyłu za nami. I druga z rękami. Biegną Jezus za nami. Maria! Może wracamy do tamtego, wiesz, bo jestem trochę zmęczony i nie mam ochoty z nimi walczyć, tak wiesz. Makapaka i chaba-baba? Chaba-baba i mapa-kapa. Jak to się stało? Brat i siostra na wycieczce, ej, a my przed odcinkiem słyszeliśmy takie ryki. Takie właśnie. Nie no, takich to nie. No, ej, nie. Bo to jest drzewo, zobacz, jesteśmy, to jest to drzewo! Drzewo oni życia. Się to mudlą się. A, dlatego ludzie mówili, że one będą się tutaj respiły. Hmm? Dobra, dawaj tego kasztana na łeb go. Mati, drugi idzie! Jezus, nie drzyj się, ja się wystraszyłem. Krzycha, a nie... Ty, oni rozpierdolili to drzewo? Co jest? Zobacz, ty. Tańczący z drzewami. Mati, wiesz dlaczego się przestraszyłem? Bo on podniósł te nogi i z tego zrobił sobie głowę. O, widzisz? O... Nie, weź nie strzelaj tak. do niego z kuszy, do śmiecia. Ty, uderzyłem cię kataną. Ej, może chodź się zlurujemy do domu. Ale ta ci, no, nogasta ci przeskoczy. No. A, ale, o Jezu. Ty, on drzewa roz... O, no kurwa, właśnie. Ale mi zajebał. Jezu, widzisz to? Widziałeś to? No to nie była głowa, nie przesadzaj. Ale on zrobił głowę z nóg. Ty, ale zobacz. Wycinka drzew. Ej, dokładnie. Dobra, który to wycina nam drzewa? Chyba oba nawet. Dobra, to nie albo, zabijajmy ich. Albo nogasta? Szok. Jeden prosty sposób na nielimitowaną... No strzelaj do niego z kuszy, do tego... O kurwa, ała, ała! Umierasz? Umarłem. Mogę cię wskrzesić jakoś? No tak, tylko musisz ich stąd zabrać. Co, to będzie... To będzie bardzo trudne, z tego powodu, że ja chciałem... Wiesz co, ja pójdę po koktajl Mołotowa. O. Całkiem... Jak coś możesz się zrespić i się zrespisz na samolocie i sobie dobiegniesz. Nie, nie, ja poczekam na ciebie. No dobra, możesz próbować. Chyba tańczy mi na głowie, mam takie znaczenie. Tak, właśnie one tam znaczy, są. Znaczy wrażenie. Okej. Okay, bo słyszę normalnie te piski tuż nade mną. Alkohol. Ale jakby co? Rzucaj mołotowem tam, gdzie stoję, tam, gdzie tak, leżę. Tak. Czyli to były te piski. Które słyszeliśmy. No fajnie, ale, fajnie. Ale skurwiałce, co? To jest w ogóle ciekawe. No idziemy na wyprawę i tutaj nagle napotykamy. Ty, no ona mnie chyba gwałci. No, tak.
Uwaga, podpalam. Dawaj, podpalaj mnie. Trafiłeś? Powiedz, że trafiłeś. No. Ale w nich? Nie, obok. A masz drugiego? A, właśnie zrobiłem go. Podpalam. No, jestem gwałcony. No, one cię cały czas biją, pana to. Jep. Pali się. Dobra. Ej, bo ja zaraz umrę. No, ja ciebie nie mogę. Nie mogę ciebie zrespić. Okej. Okay. To jest głupie. Ja stoję obok nich, czaisz? Dobra, wstawaj. Spierdalamy. To było bardzo dziwne. Jeden jest już taki podpalony troszkę. Skuszy do niej i napierdalaj. Ale mi szkoda bełtu. No ale to wyjmiesz się sobie z niej. No dobra, okej. Okay. Chodź tutaj, makapaka. To nie jest makapaka. A, to jest makapaka, przepraszam. Ale bijesz. O ty kurwo. A ty już nie masz bełtów? Nie. O! Dobra. O! Uważaj! O, druga! Jezu, uważaj. Mnie zaatakowała. Szmula. Szmula. Dobra, dostała. Bełta z niej wyjąłem już. Dobra. Wiesz co, ja tak się tutaj z tyłu ukryję i zrobię może alkohol, mołotowa. Kurwa, wypiłem zamiast tworzyć. Ej, ona chyba wyrzuca swoje dzieci. Dobra, podpalę sukę. Tak, ona wyrzuca swoje dzieci. O, nie podpaliłem. Dobra, zabiłem ją z kuszy. Kurwa, ja już z mołotowem tutaj. Mogę to jakoś... Dobra, wezmę i wytnę. Ty, więcej. Tutaj te płody latają. No wiem, mówię, ona wyrzucała swoje dzieci. Porąbana akcja. Dobra. Kurwa, te płody... Jak z obcego. Ja pierdolę, co tu się dzieje. No, ale to... Kręcą fikołki. Dosłownie wyszliśmy z domu, nie? Dobra, rzeczy. Muszę najebać te dzieci, te płodziaki. Kurwa. Jezus Maria! Makapaka! Toczyło na ciebie? Makapaka. Kolejna? No, co jest? Ile jeszcze? Będziemy musieli się O ty! Gościu! Ej, nie przeskoczyłem! Czego nie przeskoczyłem? Dobra, przeskoczyłem. Ej, Mati, on też potrafi tutaj wejść. Dobra. Nie trafiłem w niego mołotowem. Dobra, podpalić. Dobra, spokojnie. I... Ostatni strzał. Pyk. Dobra, zatrułem wodę niestety. No, ale a to teraz jest mówię. Do dupy nasza woda? Nie, ale tak sobie powiedziałem. A te płodziaki tutaj są? Ty, dobra, trzeba te płodziaki jeszcze. A może z tych płodziaków właśnie się robi? Robią te duże. Dobra, idę zabić je. O, czekaj, chyba w ciebie strzeliłem moim bełtem. No tak, coś dostałem, jakieś hita. Ile mam to? W ogóle te bełty się nie kończą, nie wiem, mam takie wrażenie. No bo wyciągasz, wyjmujesz, wyciągasz. Dobra. Wiesz, gdzieś położyłem teraz jednego. O Jezus, kurwa, jak się kręci, skurwysyn. Malutki. Weź śmieciu, kurwa, nikt cię nie kocha. Trzy mutanty w jednym odcinku. Ja pierdolę. Makapaka i szmula. Nie wiem, tak. Niech będzie szmula. Niech będzie szmula po prostu. Teraz nam ludzie powiedzą, jak ona się profesjonalnie nazywa. O, ona się, on się nazywa Fapa. Czy widziałem taki komentarz? Też. Kto uważa, że się nazywa Fapa? Łapka w górę. Tak, gościu. Ej, i wiesz co? Wpisałem na Wikipedii. Dokładnie jak się nazywa ten I to nie jest Fapa, co? No nie, to nie jest. Jak się nazywa? Nie pamiętam. Ale wpisywałem Cipek. To Cipek. Jeszcze jeden to Cipek. Dobrze, że sobie, ja bym się napił wody. Ja bym jeszcze tutaj ognisko zapalił se. Okej, rybkę może? Przekąsimy i lecimy na jakąś wyprawę? Jak najbardziej. Znaczy wiesz co, rybkę to zostaw tam, ja mam mięcho tutaj w kieszeni. To napiję. Pewnie z mutanta. Nie. A właśnie też jest achievement. Za zjedzenie mięsa mutanta? Tak. To ja chcę to zjeść. Głowę mutanta zjem. O, ptaszek. Cia! Ale skatanował go. Dobra. Omniom. Jest no, tak. To jest moje, spokojnie. Twoja ryba się robi. Jak to się mówi?
jest za zjedzenie czterech kawałków kanibala, a wtedy jesteś normalny. I jest achievement za zjedzenie całej rodziny i musisz zjeść 20 kilka. O! Fajne! No, dobra. Idziemy. Idziemy w tamtą stronę. W ogóle zauważyli, że my za bardzo nie zwiedzaliśmy mapy. No tak, właśnie, wiesz. No. Chodź, ej, szukamy. Szukamy samolotów rozbitych. Okej. Okay. Jak będą jakieś makipaki i skurwysyny, to zostawiamy ich. Wiesz co, ja bym sobie poszedł po lekarstwo, nie będzie... A nie, mam jedno. No to przy samolotach będą właśnie lekarstwa, myślę. Dobra, idę. Miałem jedno w kieszeni akurat. Ja też mam chyba jedno w kieszeni w razie co. Teraz po tym wpierdolu, jaki dostałem, musiałem... Ale wiesz, ja się spotkałem z czymś, znaczy spotkałem z taką teorią, że obok właśnie tego miejsca, gdzie my jesteśmy, się respi jakiś nowy mutant. A to nie był nowy mutant. No chyba nie, zobacz, tutaj coś jest. Mhm. No, przebrałem się, ale jestem sexy boy. O, no. Dobra, to jest wezmę katanę. Idziemy w tamtą stronę. Tak. Bo my zawsze biegliśmy chyba. A może tutaj coś będzie? Ty jest. Złoto znalazłem. Co to złoto? Co to złoto? Nie, w lewo mieliśmy iść. W lewo, dobrze. Ale co ty w ogóle rozporządzasz moją wycieczką? Bo w prawo byliśmy już parę razy. Tak, i tam nic srał ci nie... pies. Dobra, chodź. Widzisz tą iguanę? Widzisz, to będziesz ty. Jezus Maria, ale no dzisiaj jakoś się wystrachałem się trochę. No. Tej makipaki, jak mi wyskoczyła, zwłaszcza ta druga. Niespodziewana, bo ta pierwsza... Wiesz, wychodzę, obracam się, patrzy jedna, patrzy druga i patrzy, wychodzisz sobie, ona centralnie z tą zatorną stała. Czekaj, bo ja mam armor. O. O. Założyłem dwa. Jak ja wyglądam? Ja trzy założyłem. Wiesz? Mam dwie kropki. A ja takie... mam trzy. Ty, jak wyglądasz jak menel. Gościu. Kurwa, masz ręce jakieś oplecione wokół ciała, wypiertane. No ty masz jedną rękę i jedną nogę. Weź ode mnie menelu. Ty właśnie, bo ja nie wyciąłem jednej makipaki. A no, błąd. Ja wyciąłem sześciutkę. I co to nam daje? Na przykład odporność na dwa hity? Właśnie, nie no, to działa jak zbroja w Minecrafcie. Ale ona się rozpierdala szybciutko, więc myślę, że... No tak, w Minecrafcie też się rozwala. Także wszystko się zgadza. No i co? Gdzie nas wywiozłeś? Tutaj. Na jakiś kraniec... Co jest? No, fajne, nie? Takie, wiesz, widoczki fajne, ładniutkie nawet. Ej ty, Mati, Jezus Mati, Maria, Mati, prawie Mati, bym tam. Robimy tak, skaczesz tam na dół i sprawdzasz, co jest tam na dole. Tam coś jest, zobacz, tam widzisz? Coś jest. Okay. Jakieś takie... Ej, z tyłu za nami łania. Czekaj, nie, ja mam kuszę. Uwaga. Cicho. Ty łania się nie boi. Dawaj, przyceluj. O, zabita. Ale dostała. Chodź tu. One shota. Dawaj, łania to. Tam jest druga. Jezus Maria. Kurde. Wstyd. I tutaj też jest. Dobra, to ja może ją skatanuję. Dobra, ja zabiłem już jedną. Znaczy kolejną. Chociaż. Wiewiórki są. Widzisz, tak się poluje. Ty no. Ty nieśmiertelna. Nieśmiertelna łania? No stary, dostała chyba z 6 hitów z katany, zanim upadła. Ej, Mati. No ja, może ziplinem się tędy tutaj da wejść. Ej, mam zabawkę nową. Jaką? Patrz na to, co mam w ręce. Mam głowę łania. Weź, kurwa, z wyrolu. Ludzie, jak tam się wchodzi? Ty. Co? Coś tam jest? Dźwięki słyszę. Stamtąd. Nie, ja nie podchodzę do krawędzi, bo ja się spieprzę stąd. Nie, znam swoje szczęście. Patrzę, czy... Nie wiem, jakoś da się tam wejść na pewno, ale jak? No właśnie, dlatego ludzie, jak się wchodzi do tego krateru wulkanicznego, makabrycznego? Dokładnie tak, tego potrzebujemy. Chodź za mną. Spoko, tylko wziąłem sobie głowę tego gościa. Na pamiątkę. O! Kolejny ten. Obóz? Obóz. Okej. Okay. To będzie można posprawdzać. Śpią sobie. O, to i zrobimy im taką pobudkę. Ale śpią chyba na wieki, wieków. Aha, w tym sensie. Iguanodon. O, jest tutaj
Nie, tutaj nic nie widzę ciekawego. Jaszczura, dawaj. A jakbyśmy krzesło wzięli na plecy i sobie do domu zabrali? Nie. A tutaj, patrz, można spać sobie w tym, normalnie. Ej, zapiszę grę. No, też zapiszę. Na ostatnim save'ie. Okej. Okay. Coś zapisujesz? Coś znalazłeś? Czy to zapis tak brzmi? No zapis. Wydaje mi się, że brzmi tak. Ty, Machi, podtrzymasz mi głowę? Weź się zostaw. No nie, no na pamiątkę wziąłem. Dobra, nic tu nie ma. Ale tam widzisz? Co nie. To jest? O, podoba mi się to. Taki stateczek jakby. No. Ty w ogóle wziąłeś jakieś żarło na tę wyprawę? No mam. Niosę w ręce nawet. No, weź. Ja nie chcę z tobą rozmawiać, póki się zachowujesz jak potrzymaj mi głowę, animal. Pójdę siku. Dobra. Nie, no coś tam mam. Znaczy mam surowe mięso świeże. To można zawsze zrobić ognisko. Ej, mam gdzieś teraz jaszczurkę na sobie? Pokaż. Nie, masz jesteś opleciony tym gównem różowym. Bo założyłem sobie jaszczurkę i miałem animację. I masz animację. Trzy kumciki? Tak, mam, no. Jedno jest szare jakby. Bo fioletowe aha. To chyba jest lepsze jakby. O, co to jest? Roślina 2D. Najnowszy model. Dostępny na rynku. Ej, wiesz co? Noc zapada. Nie podoba mi się to. Co ty gadasz? No. Tak, to tak wygląda zachodzące słońce. Nie. To dopiero wschodzi. No tak. Ale będziemy mogli się przespać w jakimś namiocie. No. Ej. Chwila. Czuję to. No co? Jaskinia? Tak. Gdzie? No tutaj. Nie słyszysz? Nie. Ja przyłożyłem ucho do ziemi i słyszę, że... Masz brudne ucho teraz. No to za chwilę je umyję. Ty myślałem, nie. Że to drzewo, co tam leży, ta kłoda, to jest jakaś jaszczura wielka. A taka giga jaszczura, nie? Giga jaszczura, no. To jest najgorszy przeciwnik. Kurde, może wyrzucę to... Albo umyję tą głowę. A, bo to są rekiny po prostu. Trochę. Typa rekin. A jakbym sobie wziął głowę rekina zamiast... Wystraszyłem cię? Nie. Ani razu się nie wystraszyłem chyba w tej grze. Wystraszyłeś się w jaskini parę razy się wystraszyłeś. W sumie teraz się wystraszyłem jak ta maka... Nie, to była ta szmula biegła na mnie. Szmula. No, z tymi nogami. Pa, tutaj jakie? Ty, jakie fajne... Zjeżdżalnie mają. Okej, zostawię tą głowę i pójdę zobaczyć. Wezmę se zapalarę. Ty, jakie ładne. Można tutaj zamieszkać. Mhm. Czekaj, ej, rzeczywiście zjeżdżalnia. Ale ładny dom. Ale tam nic nie ma. Ale ładnie wygląda. No ładnie. Ty byś takiego nie zbudował. O, ty też na pewno byś nie zbudował. Ja bym zbudował ładniejszy. Ej, kurde. Poczekaj chwilę, pójdę po głowę. Ej, co to jest? A nie, to tylko... Chodź, zostaw głowę łani. Wszystko mi musisz popsuć w tej grze. Może tutaj będą jakieś... znajdźki? Ja bym wszedł tutaj na górę. Tak troszeczkę wyżej. No ale no to musimy tak jakby przejść obok tych wszystkich chatek. Chyba, że da się jak Spider-Man wskoczyć po tych ścianach. Nie, raczej nie wydaje mi się, żeby było coś takiego. Ale wiesz co mnie zastanawia? Skąd to się wzięło? Bo widzieliśmy, że... No i... Znaczy... To pewnie mutanci tutaj mieszkają, czyli kanibale. Da radę chyba! Chyba nie. Nie, dobra. Ciężko jest. Ale to ładnie wygląda, o to mi chodzi. Może to właśnie to, nie, zaginiona załoga statku? Też byłyby jakieś rzeczy tam w środku. Nie, no co ty, jak przy zjeżdżalniach są łby zakrwawione, a ty mówisz, że zaginiona... O. Ale wiesz, może oni to wybudowali kanister. Później... Bierz to, przyda się. Później został przejęty. O, pieniądze. Ja, wziąłeś kanister? Tak. O, lekarstwo. Jedno było jedno, ale... O Jezus, zgasło mi nagle wszystko. Ty, tutaj jest jakiś creepy coś. Biorę latarkę. O kurde. No nie wiem, no... Jeżeli tutaj były te pieniądze, no to może ktoś... Co ty zrobiłeś? Co? No rozpieprzyłeś tutaj im dom. A tam w dupie ich mam. Ty, no tak. Bo jest noc. Mówiłem ci, że zachodzi słońce, a ty zostajemy. Ej, zatrzymaj się, ja tu ci skuszy. Po prostu przywalę zaraz. Łop. Laptop jest, może będzie Minecraft zainstalowany. Tak, będziemy za chwilę sobie pogramy trochę. O, leki. Zajebiście. O, są leki?
Wejdę na górę może, chociaż nie, tam Ej, nic. ale pomyśl, Co? Nieważne, która godzina jest, jak wchodzimy do jaskini. A no tak, no to najpierw zawsze jest jaskini ciemno. Znaleźć. Ona będzie tutaj na prawo. Tutaj wezmę sobie... Coś biegnie? Nie. Jednak nie. Nie, chciałem sobie... Aha, myślałem, że się zatrzymać. I nasłuchujesz. A no, może sobie wezmę latarkę. O, tutaj coś błyska się. Ty. A, to twoja latarka. To tylko no teraz latarka. To już ekspedycja, no. No rekord Polski. Tak daleko nas nie było. I tam na jakiś zimowy biom wchodzimy, który pewnie jest niedostępny. Ty patrz, można, można te, kukieł, nie kukiełki, tylko teatrzyk, cieni zrobić. Co to jest? Zgadnij. Nie wyszło. Już? Tak. Nie, ja bym tam nie szedł, bo nie mamy tych. Faktycznie jest zimowy biom. No jest. Pewnie jest... Ej, jest zimowy biom. Fajnie to... Ale tu jest zimno. Ale ciekawe, gdzie my jesteśmy w ogóle. Ty też się czujesz jakoś tutaj bezpieczniej? Tu jest tak jasno, nie? No trochę jaśniej, od śniegu bije. No, ale fajnie wygląda. O, shop pracz. Jep. Dzięki. Właśnie sobie ukradłem. I jestem głodny. Pracza. Ale jest ci zimno i mokro, rozpalę ognisko i osusz się. No to tobie tylko, ja jestem ciepło ubrany. O! I tam coś się świeci na czerwono, widzisz? Nie. Yeah. Jakby spalony las. Nie A nie, tego. To po prostu takie krzaki pomarańczowe. Może zejdźmy stąd, bo tu jest zimno. Ej! Co słyszałeś jest, to? Mati, wejdź na górę, bo tu jest jasno. Ja obstawiałbym, że tutaj z dołu. Biegnie! Kurde, ty mutancie głupi te. Jeb, kurwo. Gin. No i po co? Ej, on wydawał dźwięki jak taki pies. On powiedział ksiasa! Tak, w Harrym Potterze. Dobra. Ja muszę, bo umieram. Potter! Zabrzmiałem jak Lord Voldemort? No, dokładnie taką zabrzmiałem. Czekaj, może upiekę nam mięsko. No, ty tak pomyślisz coś, to jesteś mądry. Czekaj. O. Dwa fajne. Ciekawe, ile ominęliśmy fajnych miejsc. Jaskinie ominęliśmy. A ty skąd wiesz? Gościu, bo mówię ci, że nasłuchiwałem i tam jest jaskinia. Ale to czemu do niej nie weszliśmy? No bo ty zacząłeś iść dołem. Żygać mi się chce, jak patrzę na tę siekierę. No, to ze... Dobra. Weź sobie zjedz jakiegoś kurczaka. Dobra, połączyłem ją chyba już na full. Zupgrade'owana. A, siekiera? Tak. Nom. Dobra. Czekaj, tutaj można zrobić jakby jakieś futro takie zimowe? No właśnie coś powinno być z takiego. Chyba jest taki. Futro szopa pracza. Schronienie. Futro królika. Czaszka. Większy ogień będziemy mieli. Kominek. Zróbmy kominek. Tutaj, tak w tym miejscu. Będzie idealne to. Ozdobna czaszka, łeb trofeum. O, łeb trofeum dla ciebie można zrobić. O, daj. Zrób, proszę. Łapka, dziś są twoje urodziny. Duża tratwa SS. Nie widzę tutaj tych takich. Może musimy jeszcze mieć blueprinty. Możliwe. Na te wszystkie rzeczy. Dobra, idziemy stąd? No, idziemy. Nie będziemy tutaj siedzieli. Naprawdę chcesz wejść tam na górę? Nie, właśnie chcę iść z powrotem na normalny biom, bo nie jesteśmy przygotowani na takie... Na takie dalekie wyprawy. No, zwłaszcza w taką pizgawicę. Ta, zimno jest dość, masz rację. Masz jakieś piczko? Tak, mam, bo znalazłem jedno. No ja mam trzy. A propos, napiję się, bo mi się chciało. Dzięki za przypomnienie, bo spoko. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, bo to jest... To są grzyby. Czuję tutaj jaskinię. Czujesz? Ja nie czuję.
Nie. Kompletnie. Ej, wiesz co? Zjadłem zatrute grzyby i kurde umieram. No i trudno. To właśnie chyba były te grzyby. Też musiałem spróbować. Kurde, znowu zamarzam, no. No dobra, chodź stąd. No to w tamtą stronę. O, patrz. Coś biegnie. Tutaj jest mieszkanko. Na lewo coś ma i było. O kurwa, było. Nie da się ukryć. Ty. Pyk. Szmaty. O, widzę ich. Biegną do nas. Ty, świnia! Co tu robi, prosię? Nie żyje. Rzucę piłką w nią. Ta, zadziała. Ej, uważaj, plecy! Ej, ich jest sporo. No. Czekaj, biorę katanę. Kurde, jeszcze zamarzam, no. Niedobrze. Czekaj, w tym domku może będziemy się bronili. Może rozstaw ognicho. Walczymy przy ognisku. Nie zdążę. Dobra, próbuję. Zdążysz, bronię cię. Dobra. Kurde, już zimna, dostawałem obrażenia. Ale tutaj gardę wyprowadziłem taką. Dobra, wszystkich. Szmato na glebę, mówię. Leżeć, mówię ci, leżeć. No kurwa, co, warto było drzeć tę pizdę swoją? Niewyparzoną? Dobra. Dobra. Uch, no to jest grubo. Moi drodzy, tak kończy się nasza ekspedycja hardkorowa. Dalszy ciąg jej poznacie u Flotara, bo dokładnie to już tak. Jutro. Jutro. A dziś escapisty w tym czasie, kiedy oglądacie ten odcinek, więc warto zajrzeć, zobaczyć escapisty, gdyż są fajne. Tak, tak więc, bardzo. Moi drodzy, kod Flotar, kod Mati, 3% zwrotu, baby. Się